Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Bardzo rzadko, w zasadzie prawie nigdy, nie podejmuję się komentowania bieżących wydarzeń. Nie mam potrzeby śledzenia, co 100 tysięcy osób na ten temat powiedziało, zestawiania tego wszystkiego. Ja jestem osobą autystyczną, która siedzi z boku, wykonuje rzetelnie swoją pracę, cały czas się edukuje i nie wchodzę w medialne gównoburze. Ale tym razem jednak uważam, że widzę coś, co widzi tak bardzo mało osób, że jednak się wypowiem. Oczywiście chodzi o aferę wokół filmu Beaty Pawlikowskiej. Ja w merytoryczną dyskusję z merytoryczną zawartością merytorycznego filmu pani Pawlikowskiej wchodzić nie będę, ponieważ cała afera nie dotyczy merytoryki, tylko manipulacji tłumem. I o tym będę mówić. Linkuję wam opracowania, z którymi moja wiedza się zgadza. Sama nie jestem w ogóle zaskoczona tym, co Beata Pawlikowska powiedziała, ponieważ to są rzeczy, które ja ogólnie wiem, zajmując się tematami okołopsychiatrycznymi, okołopsychologicznymi, psychologią, psychoedukacją, pracą socjalną. To są rzeczy, które ja i jako pracownik społeczny i jako pacjent wiem od bardzo dawna, więc jestem zdziwiona, że ktoś w ogóle jest zdziwiony tym, co Pawlikowska powiedziała. Nie jestem zdziwiona. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nikt się do niej nie przyrąbał o merytorykę. No i teraz jest pewne zdziwienie, bo przecież pani doktor Maja Herman, prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, wytacza jej wielki proces, robi wielką zbiórkę, zebrała już pytę kasy na wytoczenie pozwu Pawlikowskiej. I to pani doktor, i pani doktor, i pani doktor. To, co ja wam linkuję, to jest post pana doktora, który przedstawia materiały z konferencji, w której brali udział panowie profesorowie z UJ-u. To było dokładnie na ten temat. Nie to, że omawiali film Pawlikowskiej, to się zbiegło w czasie. I jakoś dla nich to, co ona powiedziała, nie jest również żadnym zaskoczeniem, ani żadnym szokiem. Jest to tylko dla pani doktor Mai Herman wielki jakiś szok. I teraz chciałabym wam pokazać, jak łatwo ulegamy mechanice tłumu i różnym innym mechanizmom społecznej manipulacji, procesom grupowym i erystyce. Chodzimy w walki w roli wybawcy w trójkącie dramatycznym Karpmana, bo ktoś nas uruchomił, dlatego że ta rola bardzo mu pasuje. Dla mnie osobiście pani doktor Maja Herman to jest nowa Maja Staśko. Wielka obrończyni. Słuchajcie, po pierwsze, proponuję, byśmy zajrzeli w KRS Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych. Brzmi bardzo poważnie, prawda? Otóż słuchajcie, jest to stowarzyszenie. Co to oznacza? Po pierwsze oznacza to, że o ile fundacja, tak jak na przykład Przemocni, musi mieć w swoich celach statutowych pożytek społeczny, o tyle stowarzyszenie jest czymś, co również podlega rejestracji w KRS-ie, ale nie musi mieć w ogóle interesu społecznego w swoich celach statutowych. Stowarzyszenie może być zbiorem ludzi, zebraniem się ludzi wokół jakiejś sprawy, na przykład wędzenia kiełbas. Dlaczego pani Maja Herman zdecydowała się na formę stowarzyszenia, a nie fundacji? Nie wiem. Chciałabym tylko zaznaczyć, że to, że ona jest prezesem takiego stowarzyszenia, to naprawdę nie jest wielkie coś. Bo to się po prostu idzie, płaci, rejestruje. I nawet nie trzeba, tak jak w przypadku fundacji, myśleć o misji. Pójdźmy dalej. Co mamy? Mamy dwie osoby w zarządzie. Oraz komisję rewizyjną, w której mamy trzy osoby. Dobrze, jest to więc pięć osób. Polskie Towarzystwo Mediów Medycznych o bardzo poważnej nazwie, to brzmi jak jakiś krajowy organ nadzoru, istnieje od września 2021 roku. Dodatkowo warto nadmienić, że w przypadku organizacji, które w swoich celach statutowych mają pożytek publiczny, organami nadzoru są odpowiednie ministerstwa. Natomiast tutaj w przypadku stowarzyszenia organem nadzoru nad działaniem tego stowarzyszenia jest prezydent miasta Warszawy. Nie mają strony internetowej, to nawet my, gdzie ja tak działam przez większość czasu jednoosobowo, jakąś tam nieaktualną, ale jednak stronę mamy.
ile oni szerzą wiedzę. Spójrzmy na Facebooka. Polubienia 3000, obserwujących 3,6, czyli mniej więcej, troszeczkę więcej niż mamy my. Co oni mają, ile oni mają publikacji na swojej stronie? No, udostępniają od czasu do czasu informacje, forwardują. Nie produkują kontentu. Powiedziałabym, że organizacja, no, taka sobie. W porównaniu z tym, co ja jednoosobowo zrobiłam, no to nie ma się czym pochwalić. Aha, przepraszam, myliłam się. Państwo produkują własny kontent. Mamy tutaj jakże bliski Fundacji Przemocni temat autyzmu. I jaki to kontent pani doktor psychiatrii tworzy w temacie autyzmu? Czas na wsparcie indywidualności i rozwijanie potencjału i zainteresowań osób autystycznych, nie sztuczne gonienie za normami rozwojowymi. Czas na człowieka, nie na naprawianie, fokus na potrzeby, nie na normy. Kopiuj, wklej, nie ma zastosowania do człowieka. To są hasła wyborcze. Tu nie ma wiedzy, nie ma podanych rozwiązań, problemów, które również nie są przedstawione. Te słowa można dopasować do czegokolwiek. Weźmy teraz zamiast autystów tutaj dzieci ze wsi. Czas na wsparcie indywidualności, rozwijanie potencjału i zainteresowań osób, dzieci ze wsi, nie sztuczne gonienie za normami rozwojowymi charakterystycznymi dla dzieci z miasta. Czas na człowieka ze wsi, nie na równanie do wzorów z miasta. Fokus na potrzeby człowieka ze wsi, a nie na normy człowieka z miasta. Kopiuj, wklej, z miasta nie ma zastosowania do człowieka ze wsi. Możemy to samo powiedzieć o edukacji szkolnej. Czas na wspieranie indywidualności, rozwijanie potencjału i zainteresowań uczniów, nie sztuczne gonienie za normami rozwojowymi. Czas na człowieka, nie na naprawianie, fokus na potrzeby, nie na normy. Kopiuj, wklej, nie ma zastosowania do człowieka. A teraz może weźmy to samo w sprawie Ukraińców w Polsce. W sprawie Ukraińców w Polsce. Czas na wsparcie indywidualności i rozwijanie potencjału i zainteresowań osób z Ukrainy. Nie sztuczne gonienie za normami polskimi. Czas na człowieka, nie na naprawianie. Fokus na potrzeby, nie na normy. Kopiuj, wklej, nie ma zastosowania do człowieka. To można... Tego można użyć w dowolnym przypadku, bo to jest hasło wyborcze. Gdzie tu jest merytoryka? Jaka w ogóle merytoryka? Czego ona dotyczyć by miała? I nagle oto pani prezes znalazła sobie idealną ofiarę, to znaczy osobę, która nie ma doktora przed nazwiskiem, w ogóle nie jest z tej branży, nie? I się najzwyczajniej w świecie, tak jak w Trójkącie Dramatycznym, przywaliła. Przeczytajmy treść tej zrzutki. W ogóle to zrzutka jest zweryfikowana przelewem, czyli jak my robimy zrzutkę, jak przemocnie robi zrzutkę, to jeszcze my dajemy KRS, nasze wszystkie wpisy i dajemy również na potwierdzenie papiery, na co zbieramy. Pani Herman robi sobie prywatną zrzutkę. Co ona tu pisze? Jestem lekarką, psychiatrką. Jakie to jest charakterystyczne, że ludzie najbardziej konfliktowi tak bardzo kochają feminatywy. Prezeską Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, już omówiliśmy wielkość i chwałę tej instytucji przed chwilą. I szczerze mam serdecznie dość celebrytów, którzy wypowiadają się o zdrowiu. Szczerze, to ja się w ogóle nie dziwię, że instagramerka ma dosyć celebrytów, którzy wypowiadają się w tym samym temacie co ona, bo są jej konkurencją. To jedno, a drugie... Chciałabym zauważyć, że Beata Pawlikowska nie jest po prostu jakąś celebrytką typu Edyta Górniak wypowiadająca się o tym, że żyje 4000 lat, czy jak to tam szło, tylko jest dziennikarką. Dziennikarze są przygotowywani z ich rolą zawodową i obowiązkiem zawodowym przekazywać społeczeństwu wiedzę z różnych dziedzin, informować o newsach, nowości w badaniach są newsem. Powinni to przekazywać dziennikarze. Beata Pawlikowska to zrobiła, przekazała. Beata Pawlikowska
jest dziennikarzem. Beata Pawlikowska być może jest celebrytką, ale celebryta to jest, zdaje się, człowiek znany z tego, że jest znany, a Beata Pawlikowska nie jest znana z tego, że jest znana, tylko jest znana z tego, że jest znaną dziennikarką. Pani Maja Herman, psychiatrka, też chce być celebrytką, ale na razie ma na Instagramie niecałe 29 tysięcy followersów, w związku z czym do celebrytki jeszcze jej brakuje. I szczerze mam serdecznie dość celebrytów, którzy wypowiadają się o zdrowiu. Szczególnie o zdrowiu psychicznym. W dniu 16 stycznia na kanale YouTube pani Beata P. I tu mamy kolejną manipulację, bardzo brzydką. Beata P. Tak się przedstawia nazwisko osoby, która jest o coś oskarżona lub podejrzana i sąd nie wyraził zgody na podanie jej danych do informacji publicznej. W związku z czym, kiedy mówimy Beata P., to mówimy osoba, która popełniła przestępstwo. Dziennikarka, płynnie znająca język angielski, opublikowała film, w którym podaje nieprawdziwe informacje, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia setek tysięcy osób chorujących na depresję. Czy pani Maja podaje nam te nieprawdziwe informacje, które podała Pawlikowska? Nie. Żadnego konkretu, żadnego merytorycznego zarzutu, ani jednego przykładu. Ona tylko powiedziała, że Pawlikowska podała nieprawdziwe informacje. Powiedziała jakie? Nie, nie powiedziała. Podała kontrargument? Nie, bo nie miała na co. Po prostu poczyniła zarzut, gruby zarzut. Czy to się odnosi do logiki i wiedzy? Nie, to się odnosi do emocji. Pani Maja Herman po prostu zmanipulowała ludzi myślących emocjami, a nie rozumem, zmanipulowała do tego, żeby dorobili jej fejmu i wpłacili jej hajsu. Ona nie napisała, na co ten hajs. Ona nie napisała, co będzie w tym pozwie, bo ona nie napisała, jakie nieprawdziwe informacje Pawlikowska podała. Taka mała organizacja jak Przemocnie, gdyby robiła coś takiego, to by podała dokładnie, co było nieprawdziwe, dlaczego jest to szkodliwe i co my w tym pozwie chcemy zarzucić. Tutaj tego nie ma. Mam dość. Potrzebuję waszej pomocy na zebranie funduszy i pokazanie wszystkim jej ewentualnym następcom, że koniec z tego typu treściami. Czas zacząć karać. Zobaczcie, przecież to są po prostu wezwania świętej inkwizycji. Do czego to się odwołuje? To się odwołuje do potrzeby igrzysk i chleba. To się odwołuje do potrzeby wyładowania się na osobach trzecich. Czas zacząć karać. Zbieramy się i będziemy karać tych, którzy zachowują się nie tak jak trzeba. Jezu Chryste, przecież to jest palenie czarownic. Ona ma dość tego, że ludzie się wypowiadają. I ona skończy z tym, że ludzie się wypowiadają. Że ludzie biorą badania do jasnej cholery i je czytają? Ona z tym skończy? No to fajnie. To znaczy, że ona wprowadzi nam nowe średniowiecze, większą cenzurę, nową inkwizycję. Ona będzie w ogóle mieszała sąd polski, który i tak jest instytucją naprawdę złej kondycji i ma poważne rzeczy do zajmowania się. Ona będzie go mieszała w to, byśmy zamykali usta dziennikarzom. Może niech ona zamiast Pawlikowskiej to wytoczy proces UJ-owi za tą konferencję. Nie, nie wytoczy procesu UJ-owi. Dlaczego? Dlatego, żeby się skompromitowała. Ona wytoczy dziennikarce. Dlaczego? Dlatego, że dzięki niej, jej kosztem, dzięki pomówieniu, bez żadnych merytorycznych argumentów, ona się stanie sławna w tym kraju. A na razie nie jest sławna. Na razie jest zwykłym no-name'em. W swoim życiu napisałam setki tekstów, w których musiałam tłumaczyć nieprawdziwe informacje takich osób jak pani Beata. Proponowałabym, jeśli pani się chwali napisaniem setek tekstów, żeby pani pisała poprawnie zdanie, w którym pani pisze, że napisała pani setki tekstów, bo naprawdę niepoważnie to wygląda. Poza tym, jeśli chce być pani taka wiarygodna, to ja bym proponowała podlinkować jakiś z tych tekstów.
Ja rozumiem, że każdy może sobie znaleźć, ale jeśli pani walczy o wiarygodność swoją, bo jest pani obrońcą narodu, to wypadałoby się jakimś CV wykazać. Ale nie, po co? Nie trzeba, jeśli się uruchamia owce do owczego pędu. Jeśli się chce zmanipulować ludzi, to się nie daje im dużo tekstu do sprawdzenia, tylko krótki, mały manifest, który porusza emocje. Tak, i ludzie będą powtarzali. Ona, ta pani doktor napisała, ta prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, wielkiej organizacji, bardzo ważnej, bo nazwa brzmi tak bardzo ważnie i z rozmachem. Ona napisała setki tekstów, a ktoś widział te teksty? Czy ktoś widział te teksty? Czy pani prezes pokazała te teksty? Nie, nie pokazała, bo po co? Już zaszczepiła w świadomości odbiorców to, że ona setki napisała. Dość walki tylko słowem pisanym, czas na sąd. Tak, 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 bo publikując na fejsie ma pani nikłe zasięgi. Ma pani takie zasięgi, jak autystyczna dziewczyna, która była gnębiona przez ostatnie 10 lat, która jest chora na depresję po tym wszystkim, co ją spotkało i była niezdolna do pracy przez 2 lata. To jest, proszę pani, no, a nie osiągnięcie. Więc jasne, że pani się już nie chce słowem pisanym walczyć, bo pani gówniane zasięgi ma. Ale pani, teraz czas na sąd. Tak, teraz czas na to, żeby ludzie zapłacili pani za marketing i go zrobili. I tak się stało, oni go zrobili. Ludzie nie myślący nad tym, o czym właściwie rozmawiamy. Tylko ludzie po prostu odpalający się z serca, nie z mózgu. I pani dobrze o tym wie, jako specjalista od nauk psychicznych, a więc i społecznych, pani bardzo dobrze wie, jak zmanipulować ludzi. I znakomicie się pani udało, nagle jest pani sławna. Napisaliście dziś do mnie i innych specjalistek i specjalistów zdrowia psychicznego setki wiadomości w związku z waszym strachem przez ten film. To nasza odpowiedź. Po pierwsze, co za erystyka? To w ogóle nie jest pani sprawa, nie, to ludzie do pani napisali. Setki listów do pani napisali. Jasne, bo w to uwierzę. Prowadzę psychoedukację na 2 kanałach social mediów. I nie, ludzie nie pisali setek listów ze strachem przez ten film. Nie, nie napisali do pani setek listów. I do innych specjalistów też nie. Ja znam innych specjalistów z branży również. Oni też mają spore zasięgi. I do nikogo nie było napisanych setek listów z strachem przez ten film. To pani wywołała ten strach. To pani zrobiła ten hype. To pani zrobiła gówno burzę. To pani zrzutkę podchwyciły plotkarskie media. Plotkarskie portale, które nie potrafią napisać w ogóle sensownego artykułu i sprawdzić niczego. I wszyscy odbiorcy się z nich śmieją, ale nagle, kiedy jest informacja o pani zrzutce, nagle wszyscy traktują to poważnie, bo ludzie kierują się heurystykami, odruchami, skryptami, a pani dobrze o tym wie. Bardzo często opierają się na autorytecie i pani DR przed nazwiskiem oraz Polskie Towarzystwo Mediów Medycznych jest czymś, co uruchomiło w nich zaufanie i wiarę. Jest pani manipulantką. Tak w ogóle to dostrzegłam jeszcze jedno przekłamanie, którego prawdopodobnie dokonały portale plotkarskie, media brukowe. Mianowicie było doktor Maja Herman, doktor, no to myślałam, że doktor nauk medycznych. Ale nie, tu nigdzie nie ma napisane, jak teraz patrzę, robię research w Google, Maja Herman psychiatra, to owszem jest na portalu płodność.pl napisane doktor Maja Herman, ale tu nie ma informacji, że to jest doktor nauk medycznych. Czyli lekarz pomylone jest z doktor. Doktor to jest stopień naukowy. Nie wiem, może pani Maja Herman ma ten stopień naukowy, ale nigdzie takiej informacji nie znajduje. I jeszcze wmawia ludziom, że to jest nasza odpowiedź na wasz strach. Chcemy w końcu to skończyć. Każda złotówka się liczy, zmobilizujmy się, proszę. Jakie emocjonalne, jakie odwołanie się do poczucia wspólnoty, jakie wezwanie na barykady, jak polityka, prawda? Politycy też tak mówią, chcemy w końcu to skończyć, to jest nasza odpowiedź. Zmobilizujmy się, proszę, pomożecie, pomożemy.
I to jest cały opis pani zrzutki. Zero merytoryki. Zero linków do czegokolwiek, co inteligentna osoba mogłaby sprawdzić. Totalne nic. A pani jest totalny no-name, którego nikt nie znał do czasu, kiedy nie wywołała pani tej gównoburzy tą zrzutką, nie wykorzystała autorytetu i erystyki do tego, żeby uruchomić plotkarskie media. I nagle stała się pani sławna. Jest to obrzydliwe, co pani zrobiła. I wam wszystkim radzę 10 razy przemyśleć, sprawdzić, przeczytać ulotki od leków, przeczytać jakieś książki, na przykład Neurogenezę Cortwrighta. Ta książka ma już kupę lat. I w niej to wszystko jest. Poczytajcie sobie o neuroplastyczności mózgu. Ale przede wszystkim przeczytajcie ulotki od leków przeciwdepresyjnych. Przecież nie każdy lek przeciwdepresyjny jest w ogóle SSRI-em, prawda? Może być SNRI-em, czyli działać na noradrenalinę. Czyli to jest jasne, wszyscy wiedzą, że nie wiadomo, jak to działa. Pawlikowska po prostu podsumowała aktualną wiedzę, która jest wszystkim dostępna. I nie powiedziała, żeby nie leczyć. I to ona była merytoryczna tej całej gównoburzy, a pani Maja Herman, no name, który teraz dzisiaj już jest w końcu znanym polskim psychiatrą, a wczoraj jeszcze nie była, nie użyła ani jednego odwołania do czegokolwiek na potwierdzenie swoich słów. Wiecie co, no ręce opadają. Na swoim Facebooku napisali, że wszelkie informacje dostępne są w opisie zbiórki, a nie ma tam żadnych informacji. Sprawa jest dynamicznie rozwijająca się. Doszły nowe okoliczności, trwają rozmowy. Rozumiecie? Żadnych konkretów. Wszelkie informacje są dostępne w opisie zbiórki. O, jak to wiarygodnie brzmi, no ale dopiero jak przeczytasz opis zbiórki, to widzisz, że tam nie ma żadnych informacji, tak? Sprawa jest dynamicznie rozwijająca się kapsem, czyli no dużo się dzieje, nie mamy teraz czasu mówić, bo działamy, nie? Doszły nowe okoliczności, trwają rozmowy. Jakie okoliczności? Jakie rozmowy? Z kim? O czym? Kogo, czego? Kogo, co w ogóle? Nic, zero konkretu. Teraz prosimy o zaufanie, ale teraz jest moment, że nie możemy publicznie o wszystkim mówić. Przecież to jest politykierstwo. Najgorsi politycy tak mówią. Teraz prosimy o zaufanie, ale to zaufanie polega na wpłacaniu wam pieniędzy. Ale teraz jest moment, że nie możemy publicznie o wszystkim mówić. Czyli wpłacajcie kasę, zaufajcie nam, a my nie powiemy nic konkretnego. Przyjdzie czas, że o wszystkim was poinformujemy. Obietnica. Nie wiadomo, czy z pokryciem, czy nie. Chodzi nam wszystkim o wygraną. Chodzi wam o wygranie w social mediach. Nie mieszajcie mnie i żadnej rozsądnie myślącej osoby. Nie mieszajcie w to. To nie jest nasza sprawa. To jest wasza PR-owa sprawa. I zresztą moim zdaniem przydałby się wam ktoś od PR-u, bo strzeliliście sobie w stopę na dłuższą metę, bo z tego co widzę, to zbiórka już jest nieaktywna i już środowisko medyczne i naukowe coraz bardziej jest oburzonych waszym zachowaniem. I zaraz będziecie skompromitowani. W swoim statucie organizacja pani Herman postuluje, deklaruje, że będzie sprzyjać publikacjom opartym na evidence-based medicine, czyli medycynie opartej na faktach, na dowodach naukowych. I jak możemy przeczytać w Wikipedii, a nie ma tutaj powodu, żeby szukać gdzieś dalej i głębiej, metody postępowania w EBM można streścić w następujących 5 krokach. Sprowadzenie problemu do postaci prawidłowo sformułowanego pytania. Wymaga to krytycznego stawiania pytań, zaplanowania badania i określenia mocy dowodów. Systematyczne pozyskiwanie najlepszych dowodów. Krytyczna ocena spójności wewnętrznej dowodów. Zastosowanie wyników badania w praktyce i ocena skuteczności. I ja bym się chciała zapytać, jak te metody postępowania, które postuluje pani Maja Herman, mają się do tego, jak skonstruowała ona zarzuty w swojej zrzutce, swoje zarzuty w kierunku filmu
Pawlikowskiej. Dlaczego pani Maja Herman, największa obrończyni tego, by problem sformułować właściwie, uzyskać dowody, ocenić krytycznie spójność wewnętrzną tych dowodów, nie użyła absolutnie żadnych dowodów, zbierając ponad 30 tysięcy na medialną gównoburzę? Ludzie zagłosowali. Zagłosowali swoimi pieniędzmi, zagłosowali tak, jak głosują na polityków. Emocjami, zrywem serca, nie rozumu. Zagłosowało około 1000 osób. Tyle potrzeba, żeby złożyć projekt ustawy. Taki mamy naród. Tak myślący. Dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.